W Płońsku trwa obecnie wiele inwestycji drogowych. Remontowane są m.in. drogi gminne. Za ponad 3 miliony złotych odnowione zostaną ulice Spółdzielcza, Krasickiego, Towarowa, Zawadzkiego, Andersa, Konopnicka, Prusa, Żeromskiego czy Broniewskiego. Jak powiedział w rozmowie z nami burmistrz Płońska, tak duża skala remontów nie byłaby możliwa bez dofinansowania. Staramy się wykorzystywać środki zewnętrzne do budowy ulic, ale także do przebudowy i polepszenia stanu technicznego ulic. I tak w roku bieżącym otrzymaliśmy po raz czwarty dofinansowanie 50% wartości projektu o łącznej wartości 3 212 tysięcy na przebudowę 9 płońskich ulic w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wykonawcą robót jest Zarząd Dróg i Mostów, który wyremontuje w sumie ponad 2 km dróg w Płońsku. Jak zapewniał w rozmowie z nami szef tej płońskiej spółki, prace posuwają się zgodnie z planem, a założone terminy zakończenia robót nie będą zagrożone. Z tego miejsca proszę mieszkańców ulic, które bezpośrednio jak gdyby doświadczają tych utrudnień, o cierpliwość po zakończonych pracach, walory estetyczne, a także bezpośrednie użytkowanie znacząco się poprawi i zrekompensuje te niedogodności, z którymi teraz się spotykamy. Zakończą się prace w terminie, czyli 31 października. Kolejna ważna inwestycja drogowa to budowa dwóch ulic, o które od lat proszą mieszkańcy. Już niebawem szutrowa nawierzchnia na ulicy Skarżyńskiej i ulicy Proletariackiej zostanie zastąpiona betonową jezdnią. Wielokrotnie mieszkańcy ulicy Skarżyńskiej, ulicy Proletariackiej wnosili prośby do Urzędu Miasta o wybudowanie im po raz pierwszy ulic, bowiem tutaj ulice są utwardzone żwirem, tłuczniem, po prostu nie mają stałego utwardzenia. I na mój wniosek Rada Miejska zgodziła się przeznaczyć kwotę około 850 tysięcy na budowę tych dwóch ulic. Ulice zostaną wybudowane do końca bieżącego roku. Kolejna inwestycja drogowa, poczyniona także na prośbę mieszkańców, ma miejsce na terenie Płońskiego Parku Wolności. To właśnie tam odbywa się remont alejek spacerowych. To kontynuacja prac, które rozpoczęto w ubiegłym 2014 roku. W roku ubiegłym wykonywaliśmy część alejek w Parku Wolności między ulicą Kopernika a ulicą Wolności. W ramach projektu unijnego Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Płońska w tym roku wykonujemy pozostałą część o wartości około 420 tysięcy złotych. Całość w kostce, która nie powoduje hałasu przy jeździe rowerem, wrotkami, czyli tak bezszwowej kostce brukowej. Liczymy również, że to zadanie będzie dofinansowane również ze środków unijnych w ramach drugiego naszego projektu Poprawa atrakcyjności turystycznej Płońska 2. Oczekujemy na ostateczną decyzję. Prace na terenie parku już trwają i mają zostać zakończone wraz z ostatnim dniem października. Podobny termin zakończenia prac wyznaczono na ulicy Głównej, gdzie trwa budowa kanalizacji deszczowej. Realizujemy inwestycje pod hasłem budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Głównej. Jest to odcinek 400 metrów. Kanalizacja deszczowa budowana jest od ulicy Wiejskiej do ulicy Grunwaldzkiej. Wartość inwestycji około 400 tysięcy złotych. Wykonawcą jest zakład wodno-kanalizacyjny w Mławie.